Cześć, z tej strony Gracz Niedzielny, a oto oglądacie 267 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jestem w tej chwili w kopalni na Solzheim, części Morrowind. I wykonuję zadanie Lacretiusa Caerliusa, którego pradziadek zginął w tej kopalni. Pradziadek miał na imię Gratian. I muszę znaleźć zapiski Gratiana po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób on zginął. Także pędźmy przed siebie. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Ten odcinek poświęcimy przygodzie w kopalni. Jestem po raz pierwszy w ogóle w kopalni na Solzheim. Także jestem ciekawy, jak te kopalnie wyglądały. Czy one są podobne do tych norskich, czy też wyglądają inaczej? No nic, ale spokojnie, potentrujmy sobie. Oho, słyszę już draugry. Tak więc szykuje się walka. Okej. Holship, tutaj napierniczają. Ale to na szczęście jest tylko niezdarny draug, którego nie powinno być problemu pokonać. Ten drugi jest z kolei mścicielem i tutaj może wystąpić większy problem, aczkolwiek też widzę kilka ciosów. Przy okazji też wzrosła moja umiejętność. Ale zdrowia też mi odebrali i jeszcze ktoś mnie tu atakuje. Ach, tamten strzała mi strzela. No dobra, okej. Okay. O, ten był tylko na jednego hiciora. To co, chyba sobie ich przesłuchamy. Nie przeszukamy, bo już nie ma kogo przesłuchiwać, natomiast ich przesłuchamy. Pobiorę oczywiście tylko te najpotrzebniejsze rzeczy typu złoto, typu strzały. Nie będę brał innych rzeczy, żeby się zbędnie nie przeciążać. Łączka kostna jest to jeden ze składników alchemicznych, ale jego też brać nie będę, bo on mi się zupełnie do tego do niczego nie przyda. Jak widzicie, nie posługuje się alchemią. No dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co tu nas czeka. Tam widzę, jakaś rozświetlona komnata jest. O rany, pułapka, której nie zauważyłem. O kurde. O, tak się on aktywuje. Właśnie, przy okazji jeszcze raz się pyknąłem, a tu jest aktywator pułapki. Muszę go obejść. Okej. Okay. Muszę się tu bacznie rozglądać, czy mnie żadne draugry nie zaatakują. O, jest też ta rozświetlona komnata i widzę tam stojącego draugra. Tu się przebudził też jeden, niespokojny. Na dwa hity. Tego tak na wszelki wypadek atakuje, żeby mi nie wstał w nieodpowiednim momencie. No dobra, nie strzelaj do mnie. Ze strzał tylko chodź się tutaj bić. O, ja ci dam fuz, roda, draugrze mścicielu. Dobij go. Sam gamerze, okej. Okay. Pradawna i złoto, pradawna norska strzała i złoto. Giętki, pradawny norski łuk. O, patrona mrozu się tutaj. A, za przyczyną tego draugra mściciela. Dobra. Dobrze, że go zauważyłem, nie zignorowałem. Przeszukajmy. O, nawet nieźle był nadziany. 9 sztuk złota miał. Jak na draugra? Widać, złoto składano razem z draugrami do grobowców. Znaczy nie z draugrami, a z ludźmi, którzy później przemieniali się w draugr z norskimi wojownikami do grobowców, więc zakładam, że ta kopalnia to tak naprawdę pradawny norski grobowiec, bo
Solheim było kiedyś częścią Skyrim. O, i Draugry wstały. I znowu krzyczy półzroda. Czyli zna słowo, smocze słowo. Kurczę, mikstura nie ma białej ampułki? Kurczę, co się stało z białą ampułką? Czyż bym ją gdzieś wywalił? A to wygląda, dobra, eliksir uzdrowienia jakiś. Ja, mikstura. Mikstura fitego uzdrowienia, uzdrowmy się wobec tego. No, że naprawdę zdrowia zostało jak na lekarstwo. Mało brakowało. Ach, była tronach mrozu też przywołany przez Draugra. Dobra, przeszukajmy ich sobie. Dębowe ciało. Chyba mam już taką księgę czarów, więc nie będę go brał. Kolejna. No tak, to ten sam zestaw mieli, więc nic mnie stąd nie interesuje. Tego Draugra przeszukajmy. Też dziany gość. 7 sztuk złota. A ten? 12. Jeszcze bogatszy. No dobra, ruszajmy chyba dalej. Okej. Przejdźmy przez te żelazne drzwi. Czyżby pająki, bo tyle pajęczyn? Ło, co to taką aurą otoczone jest? Tu widzę na razie Draugry mi nie złoże Stalhrimu. Ale niestety nie mam starożytnego norskiego Kilofa, żeby je wydobyć. Pewnie gdzieś wcześniej był i go nie wziąłem, zlekceważyłem, że będzie mi potrzebny, a tu się okazuje, że nawet jakieś dość cenne złoże będzie szansa wydobyć. No dobra, pospolity klejnot duszy też się przyda. Chodźmy dalej. O, co tu mamy jeszcze? Sole ognia. O, one mi były potrzebne do jakiegoś zadania, wróć do Balimunda, które właśnie w tym momencie wykonałem. Prawdopodobnie musiałem kilka tych soli ognia zdobyć, żeby Balimundowi to przekazać. Solę mrozu też na wszelki wypadek wezmę. I chyba już nic ciekawego nie ma. Dobra, czas ruszać dalej. Nie ma co się ociągać. O kurde. Pułapka. Oj. O, i już widzę Draugra. Jednego, drugiego. To co, może ich z łuku załatwię wobec tego? Weźmy sobie łuk Auriela. Co to za strzały w ogóle są? Chyba to są strzały, kurcze, falmerskie. One są słabe. No, niewiele mu obrażeń zadałem. On już mnie zauważył i tu biegnie. Ej, no strzelaj celniej. Oho, jeszcze sobie full zrodacia tu. Draugr, pan śmierci. Uj, ale ostro łupie.
Szybko łamam Olagbala, żeby... A, dostał. O kurde. Trzema hitami mnie załatwił. Nieźle. Ciekawe, gdzie mnie cofnie, kurczę blade. O nie, od samego początku. Nie, ja się nie godzę na takie rozwiązanie. Muszę się częściej zapisywać po prostu, szybkie zapisy dokonywać. No dobra, to tutaj bitka z Draugrami. Jeszcze w pułapkę dopnąłem, no. Muszę ją obejść, żeby drugi raz nie nadziać się na te kolce. O, ten jeszcze się obudził. Proszę bardzo, z zaskoczenia chciał mnie wziąć. Chodźże tutaj, nie strzelaj do mnie, nie mierz do mnie z łuku, tylko wyciągnij miecz i topór i broń się. Już po tobie. Rozpadł się, biedactwo. Gdzie uciekasz? Poczekaj, muszę cię przeszukać. Muszę sobie zmienić te strzały z falmerskich na... O, ebonowy miecz błyskawic, 2046 złota. O, właśnie, falmerskie strzały, one są słabiutkie. A nie, to strzały renegatów były? Nie orkowe. Nie orkowe, pradawna norska strzała będzie lepsza. Okej, to jest to. Kolejna bitka z Draugrami. Znowu musiałem zaatakować, no nie, co mnie kusi, żeby tego Draugra tutaj, mimo że on się nie ruszy. Ale ten się ruszy i tego zaatakuje. Jest. Tak, żeby nie zdążył stworzyć Atronacha Mrozu. No i tutaj ta sala z Draugrami, szybki zapis. Tak na wszelki wypadek. Ginąć mi tutaj, panowie. Który tam? O, jest Atronach Mrozu. Najpierw Atronach, a później tego Fuzrodacha. Broni się dzielnie tarczą. Ale przełamanie tarczy moje jest bolesne. Co uderzenie, to dostaje obrażenia.
No dobra, przeszukani. Jeszcze ktoś chętny? Ach, może gdzieś tu ten kilo znajdę, żeby to złoże wydobyć. O, kilofa nie znalazłem, ale znalazłem kuferek. Kurde, i to mistrzowski, mogą być w nim cenne rzeczy. Zobaczmy. Stalowa buława nie interesuje, szklany młot bojowy nie interesuje, mikstura. Kostur zombie. Nie będę brał, żeby się przeciążać zbytnio. Nie przeciążać zbytnio. A niestety kilofa nie znalazłem. Trudno. Ale jest pomniejszy, pospolity klejnot duszy, dobra. Jeden klejnot zyskany, tam pamiętam, że był drugi. O, miksturki jeszcze, które pominąłem poprzednio. Okej. Nie zapomnijmy o solach. I mrozu. Urna. Na co ja wziąłem ten smoczy język? Język. Złoto 2. Sole mrozu, dobra. I dla Balimunda sole ognia. I teraz wróć do Balimunda. Okej, to zadanie wykonane. Oj, znowu w tą pułapkę wpadłem. Dobra, szybki zapis, zanim tam wejdę. I wchodzimy. Znowu postrzelam trochę z łuku Auriela, tym razem strzałami, pradawnymi norskimi strzałami. O, one mają zupełnie inne ostrza. Trafiłem? Nie trafiłem, dziada. Tam się zatrzymał. Jest trafiony. Ale tym razem już nie dobiegnie do mnie, znaczy dobiegnie do mnie. Ale ja zmieniam od razu na buławę bala, żeby go pokonać. Fuz! Ja ci dam fuz, Roda. Nie wiem, machuj tu mi kilo, znaczy tym toporem. Siekierką sobie będziesz machał. Dobra, proszę bardzo. No i postrzelamy się, co? Oj kurde, niepotrzebnie krzyknął. Już go miałem na muszce. Dostał. Dostał. Tym razem nie dostał. Idzie tu do mnie? Idzie. Jeszcze raz postaram się go trafić. Dostał. Nie dostał, kurde. O, jest cios krytyczny, dobrze. Tym razem bez podpalenia było. Co ja się będę tak z nim strzelał? Zaraz go tutaj połechczemy buławą Molagbala. Chodźże tu, Draugrze. Blokowanie wzrosło do 55 poziomu, bardzo dobrze. Fuzroda, 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 gdzie ty jesteś? Jak tam się do ciebie dostać? O kurde, ale mi zdrowia zabrał. O rany. O rany. O rany, muszę się ewakuować gdzieś, żeby uzdrowić się. No, nieźle tymi strzałami szyję. Miksturki. I obfite uzdrowienie. Raz, dwa, trzy. Dobra.
Zaraz cię tu dopadnę. Przestaniesz mnie atakować. Już jesteś mój. Draugrze. Centralnie. Między oczy dostał buławą Molagbala. To musiało boleć. Ale też sporo mi zdrowia zabrał, dobra. Okej. O, jest przycisk do uniesienia tamtej kraty. Szybki zapis był wskazany w tej... O, co to jest? Jezu, żeby to nie była jakaś pułapka. Lodowy kolec Księga Czarów. Wezmę, bo chyba takiej Księgi Czarów w swojej kolekcji jeszcze nie miałem. Ej, spadłem. Ty wejdź na górę, a nie spadasz mi tutaj. Myślałem, że to jakaś dziura była. Kurde, co to, zastawka czy co? O! Strzały. Co prawda żelazne, ale się przydadzą. Długi łuk do niczego mi nie będzie potrzebny. Au! Au! Jest to jakiś wyłącznik tej pułapki? Nie ma. Kurde, będzie tak do mnie strzelała. Poszukajmy jakiegoś wyłącznika. Nie widzę nic. Czyli coś chyba będę musiał szybciutko przebiec na tę drugą stronę. Tu nic nie widzę, nic nie widzę. Oj, trafiło mnie. Kurde. Au. Au. No cóż, to trzeba szybko przebiec wobec tego. Biegnijmy. Wow. Lampa błyskowa działa. Trochę obrażeń mi zadała. Taki jest szybki zapis, jak najbardziej. O, pułapka! Zatruty zostałem. Dobra, otwórzmy ten kuferek. Bierzemy wszystko. Jak tu obejść tą pułapkę? Żeby ponownie nie zostać zatrutym. No niestety. No niestety. Tam jest chyba przejście po lewej. Śmik, myk. Mimo wszystko zarobiłem jeszcze zatrutnymi strzałkami. Za swoją drogą, kto tyle napakował tych zatrutych strzałek? O! Co tu jest? Jakaś wielka komnata. Ale jak tam zejść? Chyba będę musiał zeskoczyć tutaj. No, jest możliwość zeskoczenia. Hops. Hops, hops. Okej. Okay. O, jest Gratian Caerellius. Jest i dziennik Gratiana Caerellusa. Ostrzy krwiopuszcza. Nie będę go brał, bo jest dość ciężkie. Na razie je zostawię. Dobra, co tu jest? Jakieś wyjście stąd jest? Jakieś czerwone, pulsujące. Światło. Ciekawe jestem, bardzo ciekawe zjawisko. Hm.
Jak stąd wyjść? No nic. Trzeba będzie chyba przeczytać jednak ten dziennik Gracjana Coerliusa. Dziennik jest dziennik Gracjana. 30 deszczowa dłoń 4 ery 10 roku. Dostałem dziś list od kampanii wschodniocesarskiej. Ponoć górnicy z kopalni przy Krótszej Skale przebili się do jakichś ruin. Mam nadzieję, że tym razem nie jest to fałszywy alarm, tak jak wtedy z tą żałosną wyprawą do Cyrodiil. O świcie pożegluję wraz z mym asystentem Milusem do Krótszej Skały. Miło będzie znów zajrzeć do mojego starego domu Solsheim. O, jaki piękny statek. Wreszcie dotarliśmy do Krótszej Skały i muszę przyznać, że ilość żyjących tu uchodźców mrocznych elfów cokolwiek mnie zaskoczyła. Na górników mi oni nie wyglądają, ale któregoś dnia na pewno będą z nich wspaniali robotnicy. Przez większą część dnia próbowaliśmy wraz z Milusem zgarnąć popiół zalegający na dachu mojego domu. Ten przeklęty wulkan wciąż pluje ogniem dzień i noc. Gdyby nie ten wszechobecny popiół, rzekłbym, że wszystko układa się śpiewająco. Ruszam wraz z Milusem. Cóż takiego odkryli górnicy? Myślę, że przed zejściem na dół warto się solidnie zaopatrzyć. Przyzorny zawsze ubezpieczony. Wygląda na to, że górnicy przekopali się do starego kurhanu Nordów. Widziałem już takie kopce w Skyrim. Wszędzie ich pełno, a żadnego nie ma na mapie. Ten konkretny kurhan najwyraźniej leżał do klanu Krwiopuszcza. Przepiszę inskrypcję rytmę na grobowca i spróbuję porównać je z moimi księgami. Minęło już kilka dni, a póki... A to 10 dzień... Co nie udało nam się znaleźć nawet jednej wzmianki o tym klanie. Postanowiliśmy dokładnie zbadać ten kurhan. Doszliśmy do sporej dziury, ale na tej dnie widzę wielką komorę. Opuszczanie całego sprzętu zajęło nam ładnych parę godzin. Dziś udało mi się dokonać niezwykłego odkrycia. Po dokładnym przeszukaniu tej wielkiej komnaty na dnie studni odnalazłem najdziwniejszą broń, jaką w życiu widziałem. Jest idealnie ostra i zdaje się połyskiwać na czerwono. Z zapisków, które odczytałem, wynika, że broń ta zawana jest ostrzem Krwiopuszcza. Nie wiem, czy powinienem ruszać. Prześpię się z tym pomysłem. Proszę bardzo. Wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowiłem zabrać ostrze Krwiopuszcza. Milius temu jest przeciwny, ale przecież musimy wynieść z tego kurhanu jakiś artefakt. Powinienem był usłuchać Milusa. Jak tylko chwyciłem za broń, opadły na zdraugry. Mój asystent walczył dzielnie, ale został zgładzony. Zdołałem ubić pozostałe potwory, ale odniosłem ciężkie rany. Ledwo trzymałem się na nogach. Spróbuję poszukać jakiegoś wyjścia stąd, ale mam paskudne wrażenie, że nic z tego nie będzie. Mam coraz większe trudności w poruszaniu się po kurhanie. Muszę przystawać co kilka kroków. Moje zapasy już niemal zniknęły i czuję, że z każdą godziną słabnę. Jedynie co udało mi się odnaleźć, to drzwi ozdobione symbolami, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Nie jestem w stanie rozszyfrować tej tajemnicy, ani sforsować tych drzwi, które stoją jak wmurowane. Musiałbym je dokładnie zbadać. W tej chwili nawet zachowanie przytomności jest dla mnie całkowitym problemem. Nie jestem pewien, że do otwarcia bramy potrzebny jest ostrze Krwiopuszcza. Gdy wymachuję bronią w powietrzu, pozostaje smugi mitycznej energii. Być może... No właśnie, tu jest jakiś rysunek. Odpowiednia kombinacja wymachu zaowocuje ułożeniem tych smug we wzór, który otwiera drzwi. Mam nadzieję, że dane mi będzie sprawdzić empirycznie, bo każdy wymach to dla mnie wielki wysiłek. Ostatni wpis. Jestem zbyt słaby, żeby pamiętać, jaki dziś dzień. Nawet ustać nie mogę. Moje rany nie chcą się goić. Obawiam się, że przyjdzie mi spocząć w tym grobowcu. Jeśli ktoś znajdzie dziennik, niech wyśle go moim przełożonym w kampanii wschodniocesarskiej. Arkaniak, poprowadź mnie na ostatni spoczynek. No dobra, dziennik Gratiana przeszukany. Wygląda na to, że będę musiał jednak to ostrze wziąć, no ale no chyba się przeciążę, kurczę blade. Nie wiem. No co mam za inne wyjście wobec tego? Także biorę ostrze. Jestem przeciążony? Nie jestem przeciążony, więc spróbuję je wyjąć, jakoś pomachać. Kurde, tutaj żadnych symboli. Znaczy nie, no może jakieś symbole są, tylko jak póki co ich nie rozszyfrowuję. Dobra, wyjmijmy to ostrze Krwiopuszcza. Broń, ostrze Krwiopuszcza. Jeszcze raz. No i tak mogę dziabać i nic z tego nie będzie. A tu jak stanę, też nic z tego nie będzie.
Trzeba będzie pokombinować. Jeszcze raz tutaj się... O. No cóż, ale to już pokombinuję w kolejnym odcinku, także na razie dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu odtwarzania filmu, za uwagę. Zapraszam oczywiście na oglądanie kolejnego odcinka. No i do usłyszenia. Cześć i czołem.